Przemysław Semczuk przedstawia podcast oryginalny z serii Żywioły. Katastrofy i wypadki w czasach PRL. Proszę nie składać kondolencji. Na łódzkiej Retkini od zawsze był problem z wodą. Było jej aż nadto. Gdy tylko ciężki sprzęt wjechał na teren dawnej osady, spychacze i ciężarówki zaczęły grzęznąć w błocie. Wszystko przez wody gruntowe. Ludzie mówili, że dawniej były tu mokradła i stawy. Później teren osuszono drenażami i uprawiano pola. Za czasów, gdy w Polsce ludziom zaczęło żyć się dostatniej, Łódź rosła i potrzebowała mieszkań. Dlatego wraz z Łodzią z roku na rok rosła Retkinia. W 400 wielkopłytowych blokach swoje miejsce do życia znalazło 80 tysięcy ludzi. Niestety w 116 budynkach należących do robotniczej spółdzielni mieszkaniowej po lesie woda wciąż podtapia piwnice. Szczególnie na wiosnę, w czasie roztopów i jesienią wraz z nadejściem deszczy. To ma się jednak niebawem zmienić. Środa, 7 grudnia 1983 roku jest zwykłym dniem. Większość ludzi w pracy, dzieci w szkołach. W domach tylko emeryci, ci, którzy wrócili z nocnej zmiany i ci, którzy zaraz wyjdą do pracy na popołudnie. Wokół bloku 214 przy Dzierżyńskiego 6 panuje jednak ruch. To pierwszy ze 116 budynków, który ma zostać zabezpieczony przed dostawaniem się wód gruntowych do piwnic. Brygada z miejskiego przedsiębiorstwa Invest Projekt od poprzedniego dnia pracuje przy wykonaniu wykopów pod drenaż opaskowy budynku. Brygada to za wiele powiedziane. Ledwie paru ludzi z łopatami, którymi kieruje monter instalacji sanitarnych Zbigniew Stańczyk, lat 24. Koparko-spycharkę Białoruś wypożyczono z komunalnego przedsiębiorstwa transportu i sprzętu budowlanego wraz z 30-letnim operatorem Jerzym Trendą. Dwa ciężarowe stary wynajęła spółdzielnia transportowa Akord wraz z kierowcami Markiem Ornochem, lat 23 i 44-letnim Mieczysławem Szafrańskim. Ziemia jest zamarznięta zaledwie na 30 cm i robota posuwa się szybko. Pierwszego dnia wzdłuż całej długości sześcioklatkowego bloku Białoruśka Trendy wycina w gliniastej ziemi głęboki na prawie 2 metry wykop. Na obu końcach mają się znaleźć studzienki drenażowe. W środę kierownik Stańczyk zaplanował wybranie ziemi pod studzienkę od strony klatki pierwszej i przekop wzdłuż ściany szczytowej, łączący ją z wykopem wykonanym poprzedniego dnia. Stańczyk ma nadzieję, że już jutro będą mogli wysypać wykop żwirem i zacząć układać drenaż. Najdalej za tydzień prace przy pierwszym budynku powinny być na finiszu. I jak dobrze pójdzie, robotę na Retkini skończą za jakieś 2 lata. Niestety około 11 Trenda trafia na przeszkodę. Porzucona przez budowlańców uszkodzona płyta betonowa skutecznie zatrzymuje łyżkę koparki. Płyta nie była potrzebna, więc zasypali ją, bo jak to się mówi, co z oczu, to z serca. Ziemia na wielkich blokowiskach kryje jeszcze wiele takich niespodzianek i pewnie jeszcze nie raz będą się siłować z jakąś zagrzebaną pozostałością po budowie. Ta na 2 godziny skutecznie unieruchamia wysłużoną Białoruśkę, która dzielnie walczy, rozkopując wszystko wokół. Koło 13:00 operatorowi koparki udaje się pokonać przeszkodę. Do fajrantu zostały jeszcze 2 godziny i ma nadzieję, że zdąży skończyć zaplanowaną na dzisiaj pracę. Już zbiera zmarzniętą ziemię na skrzyżowaniu wykopów, gdy przez hałas silnika przebija się niewyraźne syczenie. Trenda opuszcza łyżkę i naciska przycisk gaszący motor. Najpierw płyta, teraz kapeć. Jest pewny, że już się dzisiaj nie wyrobi z planem. Wysiada z kabiny i sprawdza duże tylne koła ciągnika. Są w porządku, tak samo jak przednie. Ale syk słychać nadal, tyle że dochodzi od strony wylotu otworu wentylacyjnego budynku. Operator zagląda jeszcze pod łyżkę, nie widzi pod nią nic niepokojącego. Dopiero gdy się nachyla i gumiakiem odgarnia ziemię, dostrzega 10-centymetrową rurę z niewielkim śladem wgniecenia. Jednocześnie wyczuwa nieprzyjemną woń gazu.
Strenda przez chwilę wpatruje się w stalowy przedmiot, a potem wyciąga z kabiny plany, które przed rozpoczęciem wykopu otrzymał od kierownika. Sprawdza, czy czegoś nie przeoczył. Wzdłuż wschodniej, szczytowej ściany nie zaznaczono żadnych instalacji. Na wszelki wypadek biegnie jednak do Stańczyka, który ma swoją kanciapę w piwnicy szóstej klatki. Mówi, co się stało i pokazuje plan. Ten sprawdza dokumentację projektową. Na niej też nie ma żadnych instalacji. Stańczyk i Trenda wychodzą z piwnicy. Przy drzwiach trafiają na gospodarza domu, Wiesława Steigerta. Pytają o główny zawór odcinający gaz. Ten bezradnie rozkłada ręce. W końcu wspólnie znajdują przed blokiem studzienkę. Trenda wraca do koparki i zabiera narzędzia. Niestety żaden z kluczy nie pasuje do kwadratowego kruczca tkwiącego w wąskiej metalowej obudowie. Aby zamknąć zasuwę, potrzebny jest specjalny klucz wrzecionowy, a takiego w Białoruśce nie ma. Próbuje przekręcić kruciec kombinerkami, ale to na nic. Zawór ani drgnie. Następnego dnia dowie się, że aby zamknąć zasuwę, trzeba przekręcić zawór aż 46 razy. I tego, że próbował odciąć dopływ wody. Gospodarz przypomina sobie, że jakieś zawory są jeszcze w piwnicy pierwszej klatki, w komorze gazowej. Tak nazywane jest pomieszczenie, w którym zamontowano reduktory średniego ciśnienia. Ale nie ma klucza. Na szczęście w drzwiach do klatki pojawia się jeden z lokatorów, który wyszedł zaintrygowany hałasem. Mężczyzna wraca do mieszkania i przynosi klucz. Po otwarciu drzwi uderza w nich wibrująca, szaro-niebieska, dusząca chmura. W piwnicy nie ma czym oddychać. Gaz wypchnął już całe powietrze. O wejściu do środka nie ma mowy. Stańczyk każe Trendzie odjechać Białoruśką, by pogotowie gazowe miało swobodny dostęp. Sam wskakuje do szoferki Stara i rusza do administracji osiedla. Tylko tam jest telefon. W tym czasie w budynku toczy się normalne życie. Milicjant odsypia nockę. Jeden z lokatorów jest chałupnikiem i składa żabki do zasłon. Jakaś kobieta wkłada do piekarnika sernik. Nastolatek wraca do domu i zaczyna odrabiać lekcje. Cała rodzina zasiada do uroczystego obiadu. Stańczyk wbiega do niebieskiego pawilonu, w którym mieści się administracja osiedla. O uszkodzeniu rurociągu i ulatniającym się gazie powiadamia zastępcę kierownika Andrzeja Wiktorka. Ten chwyta gazetę i w rubryce Ważne telefony odnajduje numer pogotowia gazowego. Wykręca na tarczy cyfry 3, 6, 5, 3, 8, 5. Gazownia, słucham. Chcę zgłosić awarię. Łączę. Po chwili odzywa się jakiś mężczyzna. W sprawie awarii? Niech pan dzwoni do pogotowia. 3653 59. Andrzej Wiktorek wykręca podany numer. Odzywa się Komitet Łódzki PZPR. Pomyłka? Z powrotem więc wybiera 33 95 85. Ależ, proszę pana, podałem panu dobry numer. Musiał pan źle wybrać. Albo centrala wadliwie działa na łączach. Jeszcze raz musi pan dzwonić. 36 53 59. Bo tu jest pokój mistrzów i my nie przyjmujemy takich zgłoszeń. Upiera się ten zambas. Więc znowu wybiera 36 53 59. Teraz wreszcie uzyskuje połączenie. Pogotowie, słucham pana. Mówi kierownik osiedla Balonowa na Redkini. Chce zgłosić awarię, że w bloku numer 214 przy Dzierżyńskiego 6 gaz się ulatnia. Gdzie się ulatnia? Na klatce schodowej i przed blokiem. A może benzyna? Nie wiem, ja tam nie byłem. Całego dialogu nie da się już dokładnie odtworzyć. Zgłoszeń bowiem nie rejestruje się na taśmie magnetofonowej. Można tylko polegać na subiektywnych relacjach zastępcy kierownika Andrzeja Wiktorka i pełniącego wtedy dyżur dyspozytora pogotowia Stanisława Kwiatkowskiego. Trudno więc rozstrzygnąć, czy rzeczywiście była mowa, że uszkodzenie spowodowała koparka. Na pewno jednak Wiktorek na koniec zapytał: kiedy przyjedziecie naprawić? Po 14:00, jak zacznie pracę nowa zmiana. Do tego czasu, radzi dysponent,
pootwierajcie okna w piwnicy. Łatwo powiedzieć. Do piwnicy nie da się wejść. Stańczyk wraca do bloku 214. Jest 13:20. Razem z kierowcą i operatorem koparki szpadlem wybijają okienka w piwnicy. Wewnątrz widać oszronioną rurę, z której ogromnym strumieniem wydobywa się gaz. Wpadające do wnętrza światło ukazuje coś, co wyglądem przypomina falującą wodę. Trenda wpada na pomysł, by koparką podjechać do budynku i łyżką wyrwać rurę ze ściany, tak by gaz ulatniał się na zewnątrz. Stańczyk zabrania, bojąc się, że przy uruchomieniu silnika rozrusznik doprowadzi do wybuchu. Gaz czuć już wyraźnie na zewnątrz. Każe Trendzie przebiec się po klatce i powiadomić mieszkańców. Tylko ma nie dzwonić do drzwi, bo dzwonek może wywołać iskrę. Sam idzie do 6. klatki, musi podpisać papiery, bo przyjechał transport materiałów. Trenda puka do mieszkań. Kilka osób od razu opuszcza budynek. Na 1. piętrze starsza kobieta mówi, że zaraz skończą obiad i wyjdą. Zygmunta Pełkę zaniepokoił dziwny dźwięk, dudnienie dochodzące z kaloryferów. Postanowił sprawdzić, co się dzieje, a przy okazji wyrzucić śmieci. Wracając, spotyka Trendę. Słyszę o uszkodzonym gazociągu. Jest w kapciach, ma na sobie tylko cienką kurtkę. Ale boi się już wejść do klatki. Zatrzymuje wracającą od lekarza Krystynę Grzegorzewską. Kobieta jednak wchodzi do środka, bo musi obudzić syna, milicjanta, który śpi po nocnej służbie. Po chwili oboje wychodzą. Grupa mieszkańców zbiera się przed blokiem razem z operatorem koparki i kierowcami ciężarówek. Rozprawiają o tym, co się stało. Trenda pokazuje wszystkim plan i wciąż powtarza, że przecież nie zaznaczono żadnej rury. Katastrofy i wypadki w czasach PRL. Powietrze. O 13:38, po 40 minutach od chwili, gdy koparka zahaczyła o rurociąg, w drugiej klatce pomiędzy 1. a 2. piętrem widać błysk. Ułamku sekundy drugi mocniejszy w piwnicy. Nagle owładnęła nimi jakaś straszliwie potężna siła. Trendę, Ornocha i Grzegorzewskiego odrzuciło aż pod ścianę z sąsiedniego budynku. Grzegorzewska nagle znalazła się na jezdni, Pełką zakręciło w powietrzu jak piórkiem. Staszczyk, Szafrański i Steigert, którzy stali najbliżej domu, mieli wrażenie, że świat się wali, a wszystko wokół pochłania bezmiar ognia i dymu. W epicentrum eksplozji gaz ziemny osiąga przecież temperaturę w granicach 1300 do 1600 stopni Celsjusza. Fala uderzeniowa o sile 7-8 atmosfer rozchodzi się z błyskawiczną szybkością 3000 metrów na sekundę. Czyni większe spustoszenie na swojej drodze niż pocisk artyleryjski średniej wielkości. Na krótką chwilę robi się gorąco jak w upalny letni dzień. Dwie klatki odrywają się od reszty budynku i unoszą w powietrze, a potem jakby kurczą w sobie. Ciężkie betonowe płyty składają się jak domek z kart. W ułamku sekundy walą z potężnym hukiem w jedno wielkie gruzowisko. Gdy pył opada, na 3. piętrze widać wiszące na ścianie półki z kubkami, przyprawy, suszarkę z naczyniami i ozdobne talerze z włocławskiej ceramiki. Reszta kuchni zniknęła gdzieś 2 piętra niżej w rumowisku. Na drzewach wiszą podarte kawałki zasłon. Wokół leżą kawałki mebli, ram okiennych, blachy i wszystko to, co wybuch wypchnął na zewnątrz. Cała okolica jest zasypana szkłem. W sąsiednich blokach również wyleciały niemal wszystkie szyby. Ludzie są w szoku. Jedni odruchowo wybiegają na rumowisko i próbują ratować. Inni stoją osłupiali, nie wierząc w to, co widzą. Operator koparki płacze, biega w koło, pokazując każdemu plan robót i krzyczy: przecież tu niczego nie zaznaczyli. Po chwili milicjanci zabierają go do samochodu. Jest pierwszym podejrzanym. Straż pożarna dociera na Dzierżyńskiego po kilku minutach. Jest kilka zastępów i wóz dowodzenia. Dowódca, widząc, co się stało, krzyczy do krótkofalówki, by przysłać więcej ludzi, bo sami nie dadzą rady. Z daleka słychać wycie syren, karetek i radiowozów, które nadjeżdżają ze wszystkich stron. Z rumowiska wydobywa się dym. Gdzieś pod spodem, pomiędzy betonowymi płytami, musi palić się ogień. Jeśli są tam ludzie, uduszą się lub spłoną żywcem. Najprościej jest przykryć wszystko pianą gaśniczą i odciąć dopływ powietrza.
Ogień szybko zostanie stłumiony. Ale wtedy ofiary też nie będą miały czym oddychać. Pozostaje woda, ale przy temperaturze poniżej zera doprowadzi do wyziębienia uwięzionych w rumowisku ludzi. Decyzję podejmuje pułkownik Stanisław Woźniak, komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej, który właśnie przyjechał na miejsce. Woda naprzód. Ireneusz Kamiński pracę rozpoczął o 13:00. Jak co dzień usiadł za kierownicą autobusu MPK. Najchętniej jeździ na linii 69, bo jej trasa przebiega obok domu. Droga z dzielnicy Dąbrowa na Retkinie zajmuje niemal godzinę. Żona zna jego rozkład i często wychodzi na balkon, by mu pomachać. Czasem daje umówiony znak, by wracając z pracy kupił chleb. Tego dnia, gdy Kamiński skręca w Maratońską, mijają go 3 wozy na sygnale. Myśli, że gdzieś musiał być duży wypadek. Jedzie dalej. Do pętli zostało mu ledwie kilka minut. Zatrzymuje autobus na przystanku przy skrzyżowaniu z Retkińską. Stąd nie widać jeszcze bloku, w którym mieszka. Przysłaniają go stare drzewa. Zamyka drzwi i rusza. Ten odcinek zawsze pokonuje wolniej, by spojrzeć w prawo, gdy pojawi się blok. Tym razem w miejscu, gdzie znajdowała się jego klatka, widzi dymiące gruzowisko. Hamulce wciska tak raptownie, że jelcz z piskiem staje niemal w miejscu. Kamiński wyskakuje z autobusu i biegnie. Zatrzymują go milicjanci. W godzinę po wybuchu na Dzierżyńskiego przyjeżdżają ciężkie dźwigi samobieżne. Jeden z nich zostaje zatrzymany przez przechodniów wprost na ulicy. Ludzie krzyczą do kierowcy, aby jechał na Retkinie, bo tam blok się zawalił. Dźwigowy, nie myśląc wiele, jedzie za płynącym potokiem ludzi. Gdy jest na Dzierżyńskiego, widzi już kilka innych dźwigów. Sam ustawia się w miejscu, które uznaje za najlepsze. Wyciąga podpory i wskakuje do kabiny. Gdy w dyspozytorni pogotowia gazowego dzwoni kolejny telefon, Stanisław Kwiatkowski właśnie kończy dyżur. Tego dnia sporo się działo. Jedyna ekipa jest wciąż w szkole podstawowej na ulicy Gandiego 14 i szuka, skąd ulatnia się gaz. W piwnicy stężenie dochodzi już do 4% i jest na granicy wybuchowości. To już poważna sprawa. Do tego z Wólczańskiej już dwukrotnie dzwonili monterzy od telefonów. Ziemia jest zamarznięta i gaz z nieszczelnego rurociągu przedostał się do studzienki telekomunikacyjnej. Ktoś rzucił niedopałek i ciężka pokrywa wyleciała w powietrze na 15 metrów. Kwiatkowski pamięta, jak podobny przypadek skończył się w Warszawie. Dzwonili też z osiedla Balonowa, tam również ulatnia się gaz. Jednak takie zgłoszenia nie są traktowane jako pilne. Ludzie bez przerwy dzwonią, a potem okazuje się, że ktoś trzyma w piwnicy beczkę z kiszoną kapustą, która zaczęła gnić. Albo kanistry z benzyną, które w ostatnim czasie stały się prawdziwą zmorą strażaków i gazowników. Kwiatkowski podnosi słuchawkę, ale polecenie, które słyszy, wprawia go w osłupienie. Główny inżynier województwa, Andrzej Sobierajski, mówi: zamknąć dopływ gazu na Retkinie, z polecenia prezydenta. Kwiatkowski sam nie może tego zrobić. Odcięcie całego osiedla, 400 bloków, niesie poważne konsekwencje. Przywrócenie zasilania gazem na takim obszarze to pół roku pracy ekip technicznych odpowietrzających instalacje. Jest zaskoczony, wybiera numer inżyniera Jerzego Kryma, dyrektora technicznego gazowni. Ten również nic nie rozumie, ale polecenie z góry musi wykonać. Nie ma nawet komu powiedzieć, że to szaleństwo. Z czym wiąże się wyłączenie na takim obszarze? Powiadamia głównego dyspozytora Witolda Millera, a ten puszcza w ruch całą machinę. Gazu nie odłącza się jednym naciśnięciem guzika. Trzeba wyłączyć pompy i odciąć zasuwy, a i tak w gazociągach pozostaną setki metrów sześciennych sprężonego gazu. Gdy dziesiątki ludzi zaczynają działać, do dyrektora dociera wiadomość, co się stało. W ostatniej chwili udaje się powstrzymać odcięcie całej Retkini. Gaz przestaje płynąć tylko do osiedla Balonowa, tylko do 96 bloków. Wtedy dyspozytora Kwiatkowskiego już nie ma w pracy. Skończył zmianę i poszedł do domu. Milicja przyjedzie po niego o 22:30. Wieść o katastrofie na Retkinie obiega miasto lotem błyskawicy. Ludzie są przerażeni. To nie pierwszy wybuch na tym osiedlu. 22 stycznia 1982 roku gaz eksplodował w piwnicy wieżowca numer 20 przy ulicy Florecistów 3. Zaledwie 500 metrów od bloku numer 214. Powodem była nieszczelność skorodowanego rurociągu na zewnątrz budynku. Ulatniający się gaz kanałami ciepłowniczymi przedostał się do piwnicy.
Wybuch zniszczył parter, na szczęście nie naruszając ścian nośnych. Akcja ratownicza była niebywale trudna, bo wieżowiec groził zawaleniem. Operatorzy dźwigów w ogromnym skupieniu przez wiele godzin ustawiali szalunki, które miały zabezpieczyć ściany. Jeden błąd mógł doprowadzić do potężnej katastrofy. Jednocześnie wewnątrz trwały poszukiwania ofiar. Zginęły dwie osoby, Joanna Sitek i jej syn Józef. Po kilku godzinach Eugeniusz Siciński, robotnik łódzkiego kombinatu budowlanego Zachód, wyniósł z budynku 16-miesięczne dziecko, Przemka Trzeciaka. O tym wypadku ludzie wiedzieli tylko z plotek. Prasa o nim nie wspomniała, bo gazet w tym czasie po prostu nie było. W styczniu 1982 roku trwał stan wojenny i dzienniki zaczęły się ukazywać dopiero w marcu. A łódzki tygodnik Odgłosy pierwszy numer po przerwie wypuścił dopiero na początku kwietnia. Łódzkie radio i telewizja również milczały. Większość dziennikarzy została zawieszona. Wiosną, gdy media zaczęły wznawiać działalność, wybuch w wieżowcu nie był już aktualną informacją. Zresztą cenzura nieprzychylnie spoglądała na takie tematy. Poza tym zginęły tylko dwie osoby i o sprawie szybko zapomniano. O godzinie 14.50 ratownicy wydobywają 2,5-letnią Anię Staszczyk. Ze szczytu rumowiska niesie ją na rękach lekarka pogotowia ratunkowego Ewa Szymborska. Dziecko jest w szoku, woła: mama, mama. O godzinie 15.10 udaje się dotrzeć do rannej Elżbiety Staszczyk. Nóg nie czuje, skarży się, gdy ostrożnie układają ją na noszach. W karetce pogotowia w drodze do szpitala mówi: ja wiem, że córeczka żyje. Cały czas trzymałam jej głowę. Kobieta ma wielkie szczęście. Mieszkała na trzecim piętrze i znalazła się niemal na szczycie rumowiska. Jakimś cudem wraz z córeczką została uwięziona w niewielkiej niszy. Przed spadającymi kawałkami betonu ochronił je regał i fotel. To cud, który daje nadzieję, że ratownicy odnajdą jeszcze żywych ludzi. Katastrofy i wypadki w czasach PRL. Powietrze. Na miejscu katastrofy jest milicja, wojsko, strażacy i budowlańcy. Kilkaset osób. Gołymi rękami próbują odgarniać gruz. Praca jest niebezpieczna, bo na wysokości trzeciego i czwartego piętra jakimś cudem pozostały cztery ogromne betonowe ściany. Nie odpadły tak jak pozostałe. Teraz zagrażają pracującym na dole ludziom. Na rumowisku pracują brygady z łódzkiego kombinatu budowlanego Zachód. Robotnicy, którzy wznosili bloki z wielkiej płyty, doskonale znają ich budowę. Wiedzą, gdzie są węzły łączące płyty. Lekarz pogotowia Edward Pilarski podpowiada ratownikom, by co jakiś czas robili przerwę i nasłuchiwali. Prace zostają przerwane. Ktoś przez megafon woła: tu sztab akcji ratunkowej. Zwracamy się do zasypanych w bloku 214. Prosimy odezwać się, jeśli to możliwe. Słuchamy! Zapada cisza. Po chwili z rumowiska słychać głosy. Jestem tutaj, nazywam się Tyjeczko. Mężczyzna jest pod samą powierzchnią. Zanim udaje się podnieść betonową płytę, doktor Pilarski wciska się w szczelinę i jest przy rannym. Nie może się wydostać, bo w ramieniu tkwi pręt zbrojeniowy. Dużo głębiej jest Janina Kamińska, która w chwili wybuchu była w swoim mieszkaniu w drugiej klatce na pierwszym piętrze pod trzynastką. Woła o pomoc słabym głosem. Słychać też Darka Kaszubę, ucznia siódmej klasy. Chłopak woła: tato, tatusiu, ratuj mnie. Robi się ciemno, temperatura spada grubo poniżej zera. Wojsko ustawia agregaty i ogromne reflektory. Pojawia się wojskowa kuchnia polowa. Ratownicy dostają grochówkę z kiełbasą. Połykają szybko gorący posiłek i wracają do pracy. Dźwigi bez przerwy ostrożnie unoszą kolejne betonowe bloki. Ale zanim zostaną uwolnione, spawacze muszą pod nie wejść, by przeciąć łączące je zbrojeniowe pręty. Nikt nie myśli o grożącym niebezpieczeństwie. Akcja jest bardzo trudna. Eugeniusza Tyjeczkę udaje się uwolnić dopiero po 2 godzinach od nawiązania kontaktu.
Karetka odwozi go do szpitala Sonnenberga. O 21:35 ratownicy docierają do Darka Kaszuby. 13-latek jest przytomny, ale jego stan jest ciężki. Doznał urazu głowy, jest przemoczony i mocno wyziębiony. Erka rusza na pełnym gazie do szpitala imienia Michała Pirogowa. W tym czasie w osiedlowym klubie Oaza ludzie kierujący akcją ratowniczą wciąż próbują ustalić, ile osób może znajdować się pod gruzami. W dwóch zawalonych klatkach zameldowanych było 60 lokatorów, w tym 17 dzieci. Szybko okazuje się, że w jednym mieszkaniu mieszkały również dwie osoby niezameldowane, co w świetle obowiązujących przepisów jest wykroczeniem. Tym jednak na razie nikt się nie przejmuje. Ważne jest ustalenie, ile osób było wewnątrz w chwili wybuchu. Powoli zgłaszają się kolejni mieszkańcy, którzy wracając z pracy widzą, że ich bloku po prostu nie ma. W trudnej sytuacji są też lokatorzy z pozostałych klatek. Budynek wciąż grozi zawaleniem i póki co nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Co gorsza, nikt nie wie, kiedy będą do nich mogli wrócić. Maria Dziurdzińska jest pielęgniarką na onkologii w szpitalu przy Kopernika. Nie wiedziała o katastrofie. Na widok tego, co zostało z bloku 214, doznała szoku i zabrano ją do szpitala. Później ratownicy wydobędą z gruzowiska ciało jej matki, Stanisławy. Gdy przed 11 Maria wychodziła do pracy, mama piekła sernik na jutrzejsze imieniny córki. Rano razem mieliły ser. Michał Maryniarczyk, reżyser w wytwórni filmów oświatowych, wrócił do domu po 15. W pierwszej chwili, widząc tłum ludzi i dym, był pewny, że kręcą jakiś film. Romuald Olejniczak, maszynista w PKP, tego dnia prowadził osobowy z Kutna do stacji Łódź-Kaliska. Gdyby nie 20-minutowe opóźnienie na trasie, do domu by wrócił równo o 1:00. Jerzy Łuniak koło południa wyszedł do teściów na obiad. Stanisław Górski akurat skończył urlop i pierwszy dzień poszedł do pracy. Jego syn Arkadiusz skończył lekcję po 12:00, ale zamiast wrócić do domu tramwajem, szedł z kolegami pieszo. 5-letnia Ola była w przedszkolu. W domu był tylko pies Amik. Przez całą noc przed blokiem, a raczej przed górą gruzów, stoją na zimnie Izabela Gerstmann, której rodzina tego dnia obchodziła uroczystość, i Ireneusz Kamiński. Do żony Kamińskiego ratownicy docierają dopiero następnego ranka o 9:30. Szczelnie zasłaniają zmasakrowane ciało. Kobieta już nie żyje. Kamiński mówi, że już wcześniej stracił nadzieję. Mieszkali pod 13. Byli 13 lat po ślubie, żona była od niego starsza o 13 lat, a do wybuchu doszło po 13. Później okaże się, że pogrzeb odbędzie się 13 grudnia. Los rodziny Gerstmanów jest póki co nadal nieznany. W czwartek rano o wybuchu na Retkini informują dzienniki w całej Polsce. Nawet Trybuna Ludu na pierwszej stronie publikuje notatkę. Co prawda tytuł „Łódź, wybuch gazu zniszczył 20 mieszkań” nie zapowiada skali katastrofy. W tekście wyraźnie pojawia się jednak wiadomość o zawaleniu dwóch klatek budynku. Ale póki co nie ma ani słowa o ofiarach śmiertelnych. Redaktor Jan A. Kraszewski pisze tylko o wydobyciu spod gruzów mężczyzny, kobiety i dziecka. Czytelnicy dowiadują się, że rannych przewieziono do szpitala, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejsce tragedii przybyli członek biura politycznego, pierwszy sekretarz Komitetu Łódzkiego PZPR Tadeusz Czechowicz i prezydent miasta Łodzi Józef Niewiadomski. 20 rodzinom, które utraciły swoje mieszkania, zapewniono miejsca w hotelach. Podobnie jak pozostałym 200 ewakuowanym. Podjęto jednocześnie decyzję rezerwującą 60 lokali w mieszkaniach spółdzielczych. Wszystkich poszkodowanych otoczono troskliwą opieką. O katastrofie informuje także łódzka prasa. Głos Robotniczy i Dziennik Łódzki dość obszernie opisują dramat na Retkini. Ukazująca się o 14:00 popołudniówka Ekspres Ilustrowany relacje zamieszcza dopiero na drugiej stronie. Tytuł nie wzbudza sensacji. Po wybuchu gazu trwa akcja ratownicza przy ulicy Dzierżyńskiego 6. W tekście Juliana Beka nie ma nic więcej niż w dwóch pozostałych łódzkich tytułach. Jest za to fotografia lekarki pogotowia Ewy Samborskiej, niosącej na rękach dziecko.
Mimo, że gazeta jest oddawana do druku przed południem, nie ma w niej ani słowa o ofiarach śmiertelnych. Przy okazji Express informuje o zderzeniu Boeinga 727 linii Iberia i DC-9 linii Aviasio na lotnisku w Bayaras w Hiszpanii. W katastrofie śmierć poniosły 92 osoby, z czego większość stanowili japońscy turyści. W czwartek 8 grudnia w szpitalu Pirogowa trwa walka o życie Darka Kaszuby. Chłopiec już w karetce stracił przytomność. Był mocno wyziębiony. Przez wiele godzin leżał uwięziony w przemoczonych ubraniach, co doprowadziło do odmrożeń. Jego życiu zagraża także krwiak mózgu. Jest kilkakrotnie reanimowany. Odchodzi w piątek o 2:20 nad ranem. O jego śmierci gazety informują dopiero w sobotę. Wtedy znany jest już pełny bilans ofiar. W łódzkich dziennikach pojawiają się nekrologi. Poza Darkiem Kaszubą, który umarł w szpitalu, pod gruzami zginęła Stanisława Dziurdzińska i Janina Kamińska oraz 5 osób z rodziny Gerstmanów. Małżeństwo Helena i Stanisław oraz ich synowie Krzysztof i Przemysław i 3-letni wnuk Bartłomiej. To oni kończyli obiad, gdy zostali zawiadomieni o ulatniającym się gazie. Uroczysty obiad, który rodzice wydali z okazji przyjazdu Krzysztofa na stałe mieszkającego w Gdyni. Doktor Krzysztof Gerstman był adiunktem w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Przyjechał do rodziców po wózek dla dziecka, które miało się urodzić w styczniu. Z tej okazji rodzice zaprosili mieszkającego piętro wyżej drugiego syna Przemysława, doktora psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Przyszedł tylko z 3-letnim synkiem, bo żona Izabela musiała iść do pracy. Profesor Stanisław Gerstman był emerytowanym kierownikiem Katedry Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jeszcze w dniu wybuchu, na polecenie prokuratora, milicja zatrzymuje w areszcie operatora koparki Jerzego Trendę. Mężczyzna jest w szoku, nieskładnie tłumaczy, że na planie nie było żadnej rury. Po wybuchu był przerażony, biegał pokazując wszystkim plan i powtarzał, że to nie jego wina. W końcu oddał projekt jednemu z kierowców, prosząc, by go ukrył, bo to jedyny dowód jego niewinności. Nie pamięta jednak nazwiska. Mimo to milicja odnajduje kierowcę i odbiera plan robót. Faktycznie w miejscu, w którym pracowała koparka, nie ma zaznaczonego gazociągu. Zgodnie z planem przyłącze gazowe powinno znajdować się po przeciwnej stronie. Trenda zostaje zwolniony z aresztu. Jednak w celi siedzi drugi podejrzany. W środę późnym wieczorem milicjanci zabierają z domu dyspozytora pogotowia gazowego Stanisława Kwiatkowskiego. Po przesłuchaniu Kwiatkowski wraca do domu. W piątek nad ranem milicja przyjeżdża ponownie. Tym razem zostaje zatrzymany na dłużej. Prokurator zarzuca mu niedopełnienie obowiązków, bo po otrzymaniu zgłoszenia nie wysłał ekipy pogotowia. W sobotę rano w Urzędzie Miasta odbywa się konferencja prasowa. Prezydent miasta, Józef Niewiadomski, osobiście przekazuje dziennikarzom ustalenia prac komisji i pierwsze ustalenia śledztwa. Uszkodzenie gazociągu spowodował operator koparki. Nie ponosi jednak winy, bo na planach nie zaznaczono rury i nie mógł wiedzieć o niebezpieczeństwie. Dalsze działania prokuratury i milicji mają wyjaśnić, kto wykonał wadliwą dokumentację. Nie będzie to łatwe, bo okaże się, że nawet na planach z okresu budowy z 1976 roku przyłącze znajduje się w innym miejscu. W poniedziałek w Ekspresie Ilustrowanym pojawiają się kondolencje składane rodzinom ofiar przez przewodniczącego Rady Narodowej, prezydenta miasta i pierwszego sekretarza PZPR. Tuż obok gazeta w krótkiej notatce informuje o odebraniu w Oslo przez Danutę Wałęsową pokojowej nagrody Nobla przyznanej Lechowi Wałęsie. Następnego dnia, 13 grudnia o godzinie 13 na cmentarzu na Piaskach odbywa się pogrzeb rodziny Gerstmanów i Darka Kaszuby. Janina Kamińska zostaje pochowana na cmentarzu przy Szczecińskiej, a Stanisława Dziurdzińska następnego dnia na cmentarzu Świętego Wojciecha, potocznie nazywanym cmentarzem na Kurczakach. Prasa niewiele pisze o pogrzebach. Póki co dziennikarze wolą pisać o przyczynach wypadku. W Trybunie Ludu z zarzutów oczyszczono operatora koparki. Dlatego Dziennik Łódzki wskazuje dokładnie, że winny jest dyspozytor pogotowia gazowego.
Podczas postępowania stwierdzono, iż dyspozytor pogotowia gazowego Stanisław K. nie zareagował natychmiast na pierwszy sygnał o niebezpieczeństwie. Nie skierował od razu ekipy pogotowia, a tym samym opóźnił działanie, które mogło zapobiec tragedii. Winę dyspozytora podchwytują gazety w całej Polsce. Oburzenie społeczeństwa jest ogromne. Władze jednak są ostrożne. Pamiętają wybuch w warszawskiej rotundzie PKO i to, jak sprawa się zakończyła. Winna miała być obchodowa, która nie sprawdziła piwnic budynków. I pracownik pogotowia gazowego, który stwierdził pęknięcie zaworu, ale nie zgłosił usterki. Okazało się później, że obchodowa nie miała na planie rurociągu przechodzącego przez budynek rotundy i nie musiała go sprawdzać. A monter nie miał obowiązku zgłaszać zaworu do wymiany. Dlatego póki co padają tylko ogólne zapewnienia, że winni zostaną wykryci i ukarani. Winni, a nie winny. Bo już teraz można przypuszczać, że katastrofa jest wynikiem zaniechań wielu osób. Prezydent Niewiadomski mówi dziennikarzom. Gdyby wszyscy traktowali swoje obowiązki z większym poczuciem odpowiedzialności, zapewne nie doszłoby do tragedii, jaka wydarzyła się przy ulicy Dzierżyńskiego 6. Zrządzenia losu, jak w przypadku bloku przy ulicy Florecistów 10, nie da się przewidzieć, ale ludzkiego niedbalstwa nie wolno tolerować i musi być przykładnie ukarane. Dla ścisłości przy Florecistów 3. Mimo to Niewiadomski przypadkiem ujawnia coś, o czym oficjalnie nigdy nie wspomniano. Dopiero teraz społeczeństwo dowiaduje się o jakimś nieszczęściu przy ulicy Florecistów. Nie wiadomo, czy mówiąc o poczuciu odpowiedzialności, prezydent ma na myśli dyspozytora, czy kogoś, kto nie naniósł gazociągu na plan. Tymczasem w piątek, 16 grudnia, Sąd Wojewódzki rozpatruje zażalenie obrońcy Kwiatkowskiego. Trzyosobowy skład przychyla się do wniosku o zwolnienie dyspozytora z aresztu. W uzasadnieniu postanowienia napisano: sąd uznał, że zebrane dowody nie pozwalają na zasadne przedstawienie zarzutów dokonania przez Stanisława Kwiatkowskiego zbrodni bądź czynu, którego stopień społecznego niebezpieczeństwa jest znaczny. Tym razem prasa milczy, bo informacja o decyzji sądu wymaga wyjaśnienia okoliczności i powodów, dla których Kwiatkowski nie wysłał natychmiast ekipy gazowników. A tego dziennikarze nie mogą lub nie chcą napisać. Prawda jest taka, że łódzkie pogotowie gazowe posiada na zmianie tylko jedną brygadę naprawczą. Brygada to trzech gazowników, kierowca i zdezelowany radziecki samochód terenowy UAZ. Gdy Kwiatkowski odebrał telefon od kierownika administracji osiedla, brygada była w terenie, szukając miejsca ulatniania gazu w szkole podstawowej. Nawet gdyby miał drugi zespół interwencyjny, to baza pogotowia znajduje się przy Targowej 18. W normalnych warunkach ekipa mogła dojechać na Dzierżyńskiego 6 w 20 minut. Ale o tej godzinie auto z pewnością utknęłoby w korku pod wiaduktem przy dworcu Łódź-Kaliska. A samochód pogotowia gazowego nie jest pojazdem uprzywilejowanym, nie posiada koguta i syreny alarmowej. Nawet gdyby udało się dotrzeć na miejsce, było zbyt późno, by cokolwiek zrobić. I z całą pewnością liczba ofiar byłaby większa. Inną sprawą jest zgłoszenie przekazane Kwiatkowskiemu. Ulatniający się gaz to nie to samo, co rozerwany przez koparkę rurociąg średniego ciśnienia. Teraz padają pytania, co powiedział Stańczyk. Dyspozytor twierdzi, że nie mówił o rozerwanym rurociągu, a Stańczyk nie potrafi dokładnie odtworzyć rozmowy. Nie pamięta, co mówił. Zresztą, jak sam przyznał, nie był tam i powtarzał to, co usłyszał od kierownika robót. Rok później nie kto inny, a właśnie Kwiatkowski wyjaśni Konradowi Turowskiemu, reporterowi Ekspresu Reporterów, czy były szanse na uniknięcie wybuchu. Przypuśćmy jednak, że zdążyli przybyć na miejsce. To na pewno weszliby do piwnicy. Ja ich dobrze znam. Nawet by się nie zawahali na ułamek sekundy. Byłaby szansa na naprawienie instalacji. Teraz wiem z całą pewnością, że takiej szansy nie było już w momencie odbierania telefonu z Redkini. To jednak jest ciśnienie 1,7 atmosfery. Mogło dojść do wybuchu w piwnicy? Nie, w piwnicy na pewno nie.
Tam już musiało być więcej gazu niż 15%. A po przekroczeniu tej granicy metan nie wybucha, tylko się spala. Więc? Powiem panu tylko tyle, że nawet gdyby mieli przy sobie aparaty tlenowe, praktycznie nie istniała jakakolwiek możliwość bezpiecznego powrotu. A gdyby zamknęli dopływ gazu na zewnątrz bloku? Również było na to za późno. Gaz wypełnił już cały budynek. Na wyższych piętrach było go więcej niż 5% w powietrzu. Tam też doszło do wybuchu spowodowanego przypadkowym zaiskrzeniem. Gdyby eksplozja nastąpiła w piwnicy, blok raczej rozpadłby się na zewnątrz, a on złożył się jakby do środka. Jak więc należało się zachować? Natychmiast poprawić uderzenie łychą koparki, aby całkiem rozerwać gazociąg. Niestety, ani operatorowi tego nikt nigdy nie powiedział, ani nadzorującemu roboty. Na Redkini był już taki przypadek, że koparka przerwała instalację. Na szczęście na zewnątrz bloku. Poza tym, że trochę gazu uleciało w powietrze, nic się nie stało. Jeśli ten gaz by się zapalił? Proszę pana, każdy z nas, pracowników gazowni, powtórzy panu tę znaną prawdę. Jeśli gaz się pali, to jesteśmy spokojni. Na pewno jest niegroźny. Po prostu, jak się pali, można nad nim łatwo zapanować, właściwie bez żadnego ryzyka. Bo najniebezpieczniejszy jest właśnie wtedy, gdy się ulatnia. Przenika gdzie chce bez żadnej kontroli. Metan, który w przeciwieństwie do gazu koksowniczego, zawierającego tlenek węgla, nie jest trujący, przy znacznym nagromadzeniu powoduje, że człowiek się dusi. Dlatego do bezwonnego gazu ziemnego dodaje się środki zapachowe, aby w porę ostrzegał. Właśnie. W Łodzi dodajemy związek o nazwie tetrahydrofen, importowany z Francji. Okresowo pobiera się próbki u odbiorców, czy tak zwane nawanianie jest wystarczające. O ile wiem, odstępstw od przewidzianej normy nie było. Czy norma jest wystarczająca? To już inna sprawa. Nie chciałbym zabierać głosu w sprawach, które wykraczają poza moje kompetencje. Dyspozytor nie chce komentować otwarcie sprawy nawaniania gazu. Jest rok 1983. W państwowej kasie dramatycznie brakuje dewiz. Bezczynnie stoją maszyny, a nawet całe linie produkcyjne kupione za granicą za czasów gierkowskiego Prosperity. Po prostu nie ma dolarów na zagraniczne surowce. Oszczędzać trzeba na wszystkim, w tym również na środku nawaniającym gaz. Ekspres ilustrowany tylko przez 3 dni relacjonuje akcję ratunkową na Redkini. 2 pozostałe łódzkie dzienniki jeszcze przez tydzień informują o wybuchu. Zmienia się jednak treść publikacji. Dziennikarze skupiają się na pomocy niesionej ofiarom tragedii. Poszkodowane rodziny zostały natychmiast umieszczone w hotelach Polonia, Savoyu, Mazowieckim i w kilku hotelach robotniczych. Zorganizowano również wyżywienie i przydzielono kartki żywnościowe oraz talony. Wyznaczono specjalne sklepy, w których poszkodowani mogą odbierać bieliznę i obuwie. Wypłacono również zapomogi, po 30 tysięcy na osobę. Równowartość 2 średnich miesięcznych pensji. Kwota tylko pozornie wygląda na sporą. Ludzie pozostali w tym, w czym wyszli do pracy. A pieniądze nie mają wartości, bo w sklepach brakuje dosłownie wszystkiego i nie da się za nie nic kupić. Wstrzymano również przydziały 60 nowo wybudowanych mieszkań, rezerwując je dla mieszkańców bloku 214. W piątkowym wydaniu Dziennik Łódzki pisze o inicjatywie szwaczek z hali nr 6 Zakładu Przemysłu Odzieżowego M4. Wstrząśnięte byłyśmy wszystkie, mówi Władysława Janiak. Rozmawiałyśmy o tym w szatni. Nie mogłyśmy o niczym innym myśleć przy maszynach.
Sama mieszkam na Dzierżyńskiego 22 i po 13.30 przechodziłam obok tego bloku. Zaczęła się już akcja ratunkowa. Spotkałam ludzi, których nieszczęście bezpośrednio dotknęło. Na przykład ojca, który biegł z pracy, przerażony, bo w domu została chora żona i dwie dziewczynki w wieku szkolnym. Na szczęście żona wyszła do lekarza, a dziewczynki zajęte zabawą po drodze nie dotarły jeszcze do domu. Odnaleźli się wszyscy na moich oczach i cieszyłam się razem z nimi ich szczęściem. Pierwszy ludzki odruch w takiej sytuacji to pomóc, dodaje mistrz Zofia Karolczyk. Niektórzy ludzie zostali przecież i bez dachu nad głową, i bez najpotrzebniejszych rzeczy, jak ta kobieta, o której opowiadały koleżanki. Wyszła wyrzucić śmieci i zostało jej tylko wiadro i podomka. Wiadomo, że dziś wszystko drogie i trudno kupić podstawowe artykuły, dodaje Teresa Kaczmarek. Wiemy, że państwo, władze pośpieszą z pomocą, ale i my chciałyśmy pokazać, że ludzie, których dotknęło nieszczęście, nie są sami. Współczujemy im całym sercem i chcemy pomóc zwyczajnie, jak ludzie ludziom. Na naszej, liczącej 36 osób sali, od razu zebraliśmy 3600 zł. A za naszym przykładem poszły inne sale. W tej chwili trwa zbiórka pieniędzy załogi. Mamy taką propozycję, mówią kobiety, aby każdy łódzki zakład wziął pod opiekę choćby jedną rodzinę, zaopiekował się nią, pomógł w wyposażeniu mieszkania. Rozmawiałyśmy o tym w czasie przerwy śniadaniowej, a kierownik wydziału poszedł z tym do naszej dyrekcji. Na pierwszej zmianie pracownicy MFOR-u zebrali 40 tysięcy złotych. Dyrekcja zakładu przychyliła się do inicjatywy i zobowiązała wyposażyć jedną rodzinę w komplet bielizny pościelowej, kurtki, płaszcze i inne produkowane w MFOR-ze ubrania. Do akcji przyłączyło się natychmiast FAKO, przekazując firanki. Po publikacji dziennika rusza prawdziwa lawina. Następnego dnia spółka polonijna Interfragrans przekazuje dla poszkodowanych rodzin 20 paczek żywnościowych, jednocześnie apelując do innych przedsiębiorstw polonijnych o wsparcie akcji. Zakłady tekstylno-konfekcyjne Teofilów zobowiązują się przekazać po 20 metrów zasłon dla każdej rodziny. Szwaczki z zakładów Dandys zebrały 30 tysięcy, a dyrekcja dorzuciła odzież wartości 40 tysięcy. PGM Łódź Widzew przekazuje pościel, koce i ręczniki. W ZPJ pierwsza z inicjatywy załogi zebrano 20 tysięcy, a zakład dołożył 200 metrów tkanin. W fabryce koronek FAKO załoga pozostaje w pracy o godzinę dłużej, by wyprodukować dla poszkodowanych firanki. Koszty surowca pokryto z funduszu socjalnego. Rada pracownicza ZPDZ Marko podejmuje uchwałę o przekazaniu 300 sztuk bielizny bawełnianej o wartości 20 tysięcy. Fabryka Divanil daje 20 dywanów, Anila na 100 kocy, Fakopa 60 kołder. Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne przydziela 5 tysięcy biletów. W Łodzi wybucha euforia. Wszystkie zakłady pracy zbierają pieniądze. Do redakcji gazet dzwonią ludzie z całej Polski, którzy także chcą coś od siebie dać. NBP uruchamia specjalne konto. Pieniądze zbiera także PCK. Do redakcji Dziennika Łódzkiego przychodzą Anna Wawrzyniak i Joasia Michalak, uczennice klasy 6 Szkoły Podstawowej nr 123. Uczniowie klasy przekazali poszkodowanym całe swoje oszczędności zgromadzone w szkolnej kasie oszczędnościowej i zorganizowali akcję zbierania butelek, które sprzedali w skupie. Dzieci zebrały 4 tysiące. Do soboty na koncie w NBP jest 4,5 miliona, z czego 2 miliony przekazało PCK. Kilka dni później jest już 14 milionów. Prasa informuje również, że PZU wypłaciło już odszkodowania dla większości poszkodowanych rodzin. W sumie 2 miliony 600 tysięcy. Nie wszyscy jednak wykazują się obywatelską postawą. W dniu katastrofy przedłużono pracę pawilonu spożywczego przy Dzierżyńskiego. Gdy sprzedawczynie po 20 postanowiły zamknąć stoisko monopolowe, klienci obrzucili je wyzwiskami. Na placu w Józefowie, na który wywożono gruz, pojawiły się grupy z workami przebierające szczątki w poszukiwaniu cennych przedmiotów.
Milicja zatrzymuje również kilka osób próbujących okraść transport zebranego na gruzowisku wyposażenia mieszkań. Na gorącym uczynku zostają również ujęci złodzieje włamujący się do magazynu, do którego trafia ocalały dobytek mieszkańców. Gdy prasa informuje o rzece darów i pieniędzy, życie mieszkańców zniszczonego bloku wcale nie jest usłane różami. Władze natychmiast zapewniły, że wszystkie rodziny poza kolejnością dostaną równorzędne mieszkania. Jednak po chwili okazało się, że nie wszyscy. Mieszkań po prostu brakuje. Dlatego niektórym zaproponowano lokale zastępcze. Jeśli chcą otrzymać takie same, muszą zaczekać na odbudowanie ich bloku i wrócić na Dzierżyńskiego 6. Nikt nie chce tam wracać. Z darami też jest spory problem. Poszkodowani krążą od zakładu do zakładu, by odebrać to, o czym pisała prasa. Tam jednak żądają od nich zaświadczeń, że pomoc im przysługuje. W pełnym dywanu w sklepie wisi kartka dla poszkodowanych z Retkini. W końcu ludzie zaczynają sarkać pod nosem, że też by chcieli wylecieć w powietrze, byle tylko dostać przydział poza kolejnością. Jeszcze gorzej mają mieszkańcy klatek, które przetrwały wybuch. Im nie należy się nic. Gdy jeden z lokatorów zwraca się o jakąkolwiek pomoc, oburzona prasa grzmi, że ma czelność czegoś żądać, bo potłukły mu się talerze. Zresztą bardzo szybko eksperci stwierdzają, że konstrukcja klatek 4, 5 i 6 nie została naruszona. W tej sytuacji oferta zamiany mieszkań zostaje anulowana. Ludzie mają wrócić do swoich mieszkań. Póki co w hotelach zostają tylko mieszkańcy klatki 3. Tymczasem o mieszkającej w Gdańsku Elżbiecie Gerstmann całkiem zapomniano. Kobieta 4 stycznia rodzi syna, któremu nadaje po ojcu imię Krzysztof, a po dziadku drugie, Stanisław. Nie ma jednak jak zgłosić się do Łodzi po jakąkolwiek pomoc. Trudno zresztą powiedzieć, czy cokolwiek jej przysługuje, bo jej mąż nie był mieszkańcem bloku. W mieście panuje nerwowa atmosfera. To już drugi wybuch i ludzie zaczynają się bać gazu. Dziennik łódzki na swój sposób stara się przekonywać łodzian, że mogą czuć się bezpiecznie. W sobotnim wydaniu donosi, że w sali dyskoteki Alcala w Madrycie i w seks-klubie w Amsterdamie doszło do groźnych pożarów. W Londynie wybuchła bomba umieszczona przez irlandzkich zamachowców w samochodzie zaparkowanym przed wejściem do domu towarowego Harrodsa. W tych trzech wypadkach zginęło łącznie 100 osób. Na tym tle 8 ofiar wybuchu na Retkini to ledwie błahostka. Po wybuchu z Warszawy natychmiast przyjeżdża specjalistyczny sprzęt wraz z obsługą. Łódzcy gazownicy nigdy nie dysponowali takimi urządzeniami. Ekipy dokładnie sprawdzają wszystkie gazociągi. Pod jeszcze większym ciśnieniem niż na co dzień płynie nimi gaz. Okazuje się, że instalacja na Retkini jest jak sito. Mieszkańców to nie dziwi, bo po ulewach, gdy wokół budynków tworzą się rozlewiska, na ich powierzchni zawsze widać bąbelki ulatniającego się spod ziemi gazu. Wiele razy zgłaszano to do gazowni, która nie reagowała. I właśnie ta kwestia najbardziej interesuje służbę bezpieczeństwa. Jak zwykle w takich wypadkach teleksem zostaje wysłany do Warszawy szyfrogram z zawiadomieniem o tak zwanym wypadku nadzwyczajnym. Na razie jednak zostaje wszczęta tylko sprawa operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie instalacja, czyli najniższy stopień zaangażowania służb, mający na celu ustalenie, czy było to działanie celowe lub świadome zaniechanie i zdarzenie wymaga dalszych czynności. Jeśli tak, powinna zostać wszczęta sprawa operacyjnego rozpoznania. W takim przypadku służby uruchamiają sieć agenturalną i zaczynają zbierać materiały. Ale nie tym razem. Naczelnik Wydziału 5, major Czesław Pędziszczak, po wnikliwej analizie zaledwie jednego doniesienia, stwierdza, że nie ma przesłanek do prowadzenia sprawy. Śledczy ustalają, że zawór w budynku 214, który w chwili awarii próbował zakręcić operator koparki wraz z kierownikiem budowy, był główną zasuwą wodociągu. A nawet gdyby była to zasuwa gazowa, potrzebne było wykonanie pełnych 46 obrotów kruczcem. Do tego potrzebny jest specjalny klucz wrzecionowy. Takiego klucza nie miał ani kierownik budowy, ani gospodarz budynku. Ten ostatni nie wie nawet, gdzie znajduje się zasuwa, którą należy odciąć w razie awarii. Nie wie, bo nie ma obowiązku wiedzieć, a nawet gdyby wiedział, to nie ma dostępu do pomieszczenia, w którym się ona znajduje. Według wstępnych informacji uzyskanych od osobowego źródła informacji, czyli osoby będącej na kontakcie ze służbą, ale nie zarejestrowanej jako tajny współpracownik,
Wynika, że prace przebiegały prawidłowo, zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Miasto Projekt. I tę nazwę należy zapamiętać. Dokumentacja powstała na podstawie tzw. podkładu geodezyjnego otrzymanego z Miejskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego. Przed przystąpieniem do wykonania odwodnienia w zarządzie uzgadniania dokumentacji odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył pracownik łódzkich zakładów gazowniczych. Nie wniósł on zastrzeżeń do planu robót, nie wniósł, bo na dokumentacji i na sprawdzonym podkładzie geodezyjnym przyłącze gazowe było usytuowane po drugiej stronie budynku. A przepisy nie wymagały wykonania inwentaryzacji na miejscu. Dlatego dokumenty podpisano i oddano wykonawcy. Służbie bezpieczeństwa nie udaje się też ustalić, dlaczego przyłącze znajdowało się w innym miejscu. Zresztą ta niezgodność dotyczy nie tylko budynku 214, a kilku bloków stojących wzdłuż Dzierżyńskiego. Bloki zaprojektowano w taki sposób, że komory gazowe znajdowały się od strony zachodniej, a rurociąg biegnie wzdłuż ulicy od strony wschodniej. W tej sytuacji rura średniego ciśnienia musiałaby przechodzić przez całą długość budynku. To jednak było niezgodne z przepisami. I tak jakimś sposobem przyłącze znalazło się w innym miejscu. Jakim? Istnieje proste wytłumaczenie. Zamiast poprawiać plany i przenieść gazociąg, łatwiej było odwrócić całe budynki. Po odwróceniu klatki znalazły się od strony północnej, a balkony od strony południowej. I dlatego rozwiązanie wydaje się jeszcze bardziej logiczne. Teraz słońce pada na balkony i pokoje, a nie na kuchnię. Projekt osiedla poprawiono, ale nie poprawiono dokumentacji poszczególnych budynków. A co więcej, nie wykonano dokumentacji powykonawczej, na której nanosi się wszystkie odstępstwa od projektu. Po 6 latach odbudowy nie da się już ustalić, kto jest za to odpowiedzialny. Dokumenty są niekompletne, brakuje podpisów i pieczątek. Po prostu budowano szybko, a papierami nikt się nie przejmował. Informator przekazuje także, że w łódzkich zakładach gazowniczych istnieją plany z właściwie zaznaczonym przyłączem. Ale pracownik konsultujący dokumentację wykonania odwodnienia mógł o nich nie wiedzieć, bo jak stwierdzono, w EUZG panuje ogólny bałagan. To jednak już ustaliła komisja powołana przez ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych. Winnych tego stanu rzeczy nie da się jednak wskazać, bo nie są to 2 czy 3 osoby, a kilkaset pracujących w różnych działach. Winą nie da się również obciążyć dyspozytora pogotowia gazowego. W tej sytuacji SBC dochodzą do wniosku, że należy wykluczyć celowe i świadome działanie, które doprowadziło do wybuchu. Zatem sprawa nie zasługuje na wszczęcie SOR-u, ale major Pędzieszczak decyduje, by nadal zbierać materiały, tyle że w ramach sprawy obiektowej kryptonim Rurociąg. Przed świętami, gdy ekipy gazowników sprawdzają szczelność gazociągów w budynkach, do których przywracają zasilanie, o włos dochodzi do kolejnej tragedii. Zaraz po wyjściu brygady kontrolnej w komorze przyłączeniowej bloku 204 pęka dławik zaworu średniego ciśnienia. Gaz pod ciśnieniem 1,7 atmosfery tryska silnym strumieniem w ułamku sekundy, wypełniając piwnicę. Tak samo jak wcześniej w budynku 214. Przerażeni mieszkańcy uciekają w popłochu. Gazownicy są na szczęście 2 budynki dalej. Ryzykując życie, w aparatach tlenowych wchodzą do piwnicy, odcinają gaz i naprawiają usterkę. W mieście krążą jednak plotki. Narasta atmosfera przerażenia, a nawet psychozy. Ludzie nie wierzą w oficjalne zapewnienia. I wszędzie czują gaz. Dosłownie. Przed wybuchem pogotowie gazowe odbierało kilka zgłoszeń dziennie. Teraz jest ich blisko 100 w ciągu doby. Dziennik łódzki stara się uspokajać negatywne nastroje mieszkańców Łodzi. Zapewnia, że co prawda gazownicy wykryli kilka awarii, ale sytuacja jest dobra. Jedno jest pewne. Nieprawdziwa jest pogłoska, jakoby sieć gazowa na Retkini miała jakieś zasadnicze wady. Nie stwierdzono również usterek w poszczególnych blokach. Ostatecznie przecież wybuch przy ulicy Dzierżyńskiego powstał nie na skutek awarii, lecz mechanicznego uszkodzenia rury doprowadzającej gaz. Stwierdzone podczas kontroli usterki są natychmiast usuwane. Apelujemy do mieszkańców Retkini o zachowanie spokoju i cierpliwości.
Są bowiem i tacy, którzy zgłaszają pretensje, iż zbyt długo nie mogą korzystać z odbiorników gazowych. Testy kontrolne nie potrwają już długo. Ponad 60 gazowników pracuje tam po 12 godzin na dobę. Katastrofy i wypadki w czasach PRL. Powietrze. Wbrew zapewnieniom prasy, wybuch na Rytkini pokazuje także inny problem. Zgodnie ze starymi przepisami z lat 60. i tymi z roku 1970, do trzech łódzkich osiedli gaz doprowadzany jest bezpośrednio rurociągami średniego ciśnienia. Poza Rytkinią dotyczy to osiedli Łódź Hojny i Zgierska Stefana. Instalacja redukcyjna montowana jest wewnątrz budynków. W całym kraju takich przyłączy są tysiące. To rozwiązanie jest zgodne z prawem, ale od kilku lat nie jest już praktykowane. Przepisy niedawno się zmieniły, ale dotyczą tylko nowo wznoszonych budynków. Władze zdają sobie sprawę, że starsze instalacje gazowe należy przebudować tak, by do budynków dostarczany był gaz wyłącznie pod niskim ciśnieniem. Tyle, że na to potrzeba ogromnych pieniędzy i czasu. Dopiero po wybuchu Nadzierżyńskiego staje się jasne, że nie ma na co czekać. Do podobnej katastrofy może dojść w każdej chwili. 29 grudnia w sali Muzeum Miasta Łodzi prezydent Józef Niewiadomski i pierwszy sekretarz PZPR Tadeusz Czechowicz wręczają uczestnikom akcji ratunkowej medale za ofiarność i odwagę, przyznane przez Radę Państwa. Odznaczenia odbierają naczelnik dzielnicy Polesie, główny projektant Miasto Projektu, profesor Politechniki Łódzkiej, dziekan Wydziału Budownictwa, dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa, komendant Wojewódzki Straży Pożarnej, komendant Zawodowej Straży Pożarnej w Łodzi-Polesiu, zastępca komendanta milicji, zastępca komendanta dzielnicowego, oficer dyżurny milicji. Są również odznaczenia za zasługi dla budownictwa, za zasługi w ochronie porządku publicznego i za zasługi dla pożarnictwa. Dygnitarze wręczają medale, pisma z podziękowaniami i nagrody pieniężne. Władza nie zapomniała również o ludziach z pierwszej linii. Wśród 133 odznaczonych znalazł się też ślusarz, spawacz, montażysta budowlany, operatorzy dźwigów oraz lekarka i lekarz pogotowia ratunkowego. Medal otrzymuje też operator dźwigu Jerzy Kacprzyk, który nie brał udziału w akcji ratowniczej na Dzierżyńskiego 6. Gdy tylko usłyszał o wybuchu, pobiegł zobaczyć, co się dzieje. Doskonale wiedział, jak ryzykują koledzy pracujący na gruzowisku. W styczniu 1982 roku spędził 18 godzin w kabinie ciężkiego dźwigu, ratując grożący zawaleniem wieżowiec przy florecistów. Wiedział, że jeden błąd, potrącenie ramieniem ściany nośnej, doprowadzi do zawalenia budynku. Wiedział, że w takiej sytuacji nie ma szans, tak samo jak ludzie pracujący poniżej. Potem jeszcze przez 2 tygodnie ustawiał szalunki zabezpieczające wieżowiec. Każdego dnia wychodząc do pracy żegnał się z rodziną, nie wiedząc, czy wróci. Po tej akcji miał dość, odszedł na emeryturę. Teraz ze zdziwieniem w książeczce dołączonej do medalu przeczytał, że został odznaczony po raz drugi. I choć wtedy na dźwigach pracowało kilku operatorów, a w akcji brało udział kilkuset ludzi, Kacprzyk jest jedynym odznaczonym z tamtej przemilczanej katastrofy. W wyniku katastrofy władze Łodzi wydają szereg zaleceń. Głównie dotyczą pogotowia gazowego, którego obsada ma teraz liczyć 6 załóg. 3 do usuwania awarii w budynkach i 3 do naprawy gazociągów. Gazownia otrzymuje samochody, które od teraz będą pojazdami uprzywilejowanymi, wyposażonymi w sygnały świetlne i dźwiękowe. Poza tym pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, pogotowie wodociągowe i ciepłownicze mają otrzymać nowe 3-cyfrowe numery telefonów zaczynające się od cyfr 99, podobnie jak Straż Pożarna, Milicja i pogotowie ratunkowe. Do dyspozytorni trafią również magnetofony rejestrujące zgłoszenia na numery alarmowe, a dyżurny dyspozytor inżyniera województwa będzie miał możliwość zdalnego nasłuchu każdej ze służb. Na likwidację rurociągów średniego ciśnienia trzeba będzie jednak poczekać jeszcze kilka lat.
W czerwcu 1984 roku w tomiku Ekspresu Reporterów ukazuje się reportaż Proszę nie składać kondolencji łódzkiego dziennikarza Konrada Turowskiego. Tytuł nawiązuje do informacji prasowych o datach pogrzebów ofiar. W pogrzebach uczestniczyły tłumy łodzian. Rodziny prosiły, by ludzie nie składali kondolencji. Postscriptum. Reportaż Turowskiego jest bardzo zaskakujący. Otwarcie opisuje skalę nieprawidłowości i splot zdarzeń, które doprowadziły do katastrofy. Nie wskazuje jednak bezpośrednio osób winnych, ani reakcji władz. Bez wątpienia jest mocno krytyczny. A jest rok 1984. Polska wychodzi powoli ze stanu wojennego, pogrążona w głębokim kryzysie gospodarczym. Nie dość, że cenzura pozwala na tak obszerną i szczerą publikację, to jej autorem jest dziennikarz, który 3 lata wcześniej był przewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ Solidarność w łódzkim wydawnictwie prasowym Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa i członkiem zarządu regionu NSZZ Ziemi Łódzkiej. Tymczasem w stanie wojennym wielu dziennikarzy zostało internowanych. Blisko 500 dziennikarek i dziennikarzy nie przeszło weryfikacji przed specjalną komisją i musiało pożegnać się z zawodem na wiele lat. Zadziwiające, Turowski nie trafił do więzienia i pisał bez przeszkód. Po 1989 roku kierował Łódzkim Ośrodkiem Telewizji Polskiej. Zagadka nie tylko tej publikacji wyjaśnia się dopiero po wielu latach, gdy wychodzi na jaw, że od 1967 roku Turowski współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa jako agent o kryptonimie Znicz. Można więc zaryzykować hipotezę, że reportaż był zainspirowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Nie wiemy jednak w jakim celu, skoro SBC nie znaleźli powodów do prowadzenia sprawy. Trzeba by głęboko sięgnąć do annałów łódzkiej historii. Zapewne po tym tekście ktoś stracił stanowisko, a ktoś inny zyskał. To jednak może wyjaśnić tylko żmudne śledztwo i wnikliwa kwerenda archiwalna. Na tym kończymy pierwszą historię otwierającą drugi sezon Żywiołów. Już niebawem wsiądziemy na pokład samolotów, oczywiście polskich linii lotniczych, po to, by pokazać kolejne tragiczne karty polskiego lotnictwa komunikacyjnego. Będzie kilka sensacji, sporo ciekawostek i wyjaśnienie jednego z wypadków, który do dzisiaj pozostaje w sferze domysłów. Często otrzymuję pytania o drugi tom książki. Na razie musimy posłuchać drugiego sezonu Żywiołów, a książka pojawi się po jego zakończeniu. Jednak nie wcześniej niż późną jesienią przyszłego roku. Póki co polecam pierwszą część. Książka zawiera mnóstwo zdjęć, dokumentów i wycinków prasowych. To wydanie kolekcjonerskie, które znajdziecie wyłącznie na allegro.pl. Fragmenty materiałów archiwalnych przeczytał Leszek Filipowicz. Efekty dźwiękowe i niektóre fragmenty muzyczne pochodzą z bazy www.zapsplat.com. Muzyka na podstawie licencji Universal Production Music oraz Paris Music. W ilustracji YouTube wykorzystano reprodukcje prasowe oraz zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego i Instytutu Pamięci Narodowej. Cytaty zamieszczone w serialu Żywioły nie stanowią źródła w rozumieniu prawa autorskiego. Powielanie i wykorzystywanie możliwe wyłącznie w oparciu o oryginalne zapisy w źródłowych materiałach archiwalnych. Niektóre dane osobowe bohaterów i dane mogące naprowadzić na wybrane osoby zostały zmienione w celu ich ochrony. Sposób opowiedzenia historii, chronologia wydarzeń, dobór materiałów źródłowych, ich zestawienie i interpretacja są literackim dziełem autorskim. Wykorzystanie wymaga zgody autora i wskazania źródła za każdym razem, gdy podawane informacje pochodzą z powyższego dzieła. Copyright by Przemysław Semczuk. Copyright by 30 Plenum Spółdzielni Zenum. Produkcja 30 Plenum Spółdzielni Zenum, Toruń 2023.